Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dariusz Pogorzalski, witam Państwa. Rozpoczynamy Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Chorała. Witam, Szczęść Boże, Panie Pośle. Dobry wieczór, Szczęść Boże. Panie Pośle, jak zakończy się gdańskie boksowanie w PO? To jest przede wszystkim problem Platformy, a nie, a nie nasz. No, ale myślę, że państwa też poniekąd dotyczy. Nas interesuje, powiedzmy, interesuje, bo to tworzy pewne warunki środowiska, w którym za chwilę przyjdzie nam stawać do wyborów samorządowych. No Tam jest duży konflikt czy spór wewnętrzny między frakcją Pawła Adamowicza, a jakby drugą frakcją, no już tam ją zdefiniujmy taką powiedzmy bardziej liberałów, yy, choć i to i to liberałowie. Yy, cóż. Yy, obserwujemy z pewnym nawet muszę przyznać lekkim uśmiechem, bo to zawsze jak się po drugiej stronie jest niezgodne. To może, Panie pośle, zna Pan dobrze te realia trójmiasta, tak? Bo to właściwie tak się to powinno rozpatrywać te, 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 ten region. Panie pośle, czy Adamowicz zaszachował Grzegorza Schetynę, ogłaszając Nomen Omen w dzień jego Urodzin? to że będzie kandydował po raz kolejny na urząd prezydenta Gnia Gdańska. Pan Adamowicz postawił pana Schetynę w trudnej sytuacji, ale wcześniej to pan Schetyna postawił pana Adamowicza, bo dał taki wywiad, gdzie mówił, że Raczej nie będzie kandydatem Platformy, bo ma inne plany. No więc jakby mu, mu plany ustawiał, a Paweł Adamowicz pokazał, że nie, że on jednak sam sobie plany ustawia i będzie startował. To jest przede wszystkim problem dla Platformy wizerunkowy, bo ile w samym Gdańsku Adamowicz jest nadal mocnym kandydatem, ma chociażby no, tą całą strukturę, którą, cały układ, który budował przez 20 lat bez mała, no to w skali kraju jednak jest wizerunkowym obciążeniem i to już to, to widać, te jego procesy, te problemy, tego bardzo nie mało wiarygodne tłumaczenia na temat pochodzenia, majątku, no i to całą Platformę będzie obciążało, stąd może Platforma nie do końca jest chętna, że go popierać. Pana zdaniem siła Adamowicza w Gdańsku wynika właśnie z tego stworzonego przez 20 lat, no może układu, ale no pewnych systemu, systemu, tak, systemu, tak, jakich no. pewnych powiązań, zależności i tak dalej, to jest siła Adamowicza? To przede wszystkim, no plus do tej pory również jednak szyld Platformy, no bo Gdańsk to matecznik Platformy, Donald Tusk był z Gdańska, więc tam jednak te sympatie Sopot, dla platformy. Sopot. Rodzinnie z Gdańska. Da, Mieszkał da, da. w Sopocie, ale wywo, jego rodzina wywodziła się z Gdańska. Yy, no właśnie, więc wszędzie w Polsce już platforma zdecydowanie jest mniej popularna, a w Gdańsku jeszcze w miarę się trzyma, choć też oczywiście słabiej niż do tej pory. No zobaczymy, szczególnie ciekawe będzie. Będzie sytuacja, kiedy będzie Paweł Adamowicz kontra jakiś inny kandydat Platformy. No tak, i bo już część polityków Platformy Obywatelskiej, m.in. Bogdan Borusewicz, no, popiera Adamowicza, więc jak tak, to jest. się może dalej rozwinąć? Jerzy Borowczak również, tak. y, paru innych. No, jest kilka możliwych scenariuszy. Po pierwsze, jest możliwy scenariusz, że jednak Platforma się na dłuższą metę ugnie i Adamowicza poprze. Po drugie, jest możliwy scenariusz, że wystawi przeciw niemu kontrkandydata. I wreszcie trzeci, że. Tym kontrkandydatem będzie wspólny kandydat zjednoczonej opozycji. A tak co danej. by Pana e, najbardziej satysfakcjonowało? Które z tych rozwiązań Pana jako przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości? Nie, by oczywiście najbardziej satysfakcjonowało, jakbyśmy przesiąkli. Żeby Platformy nie by było w ogóle. Kilka tygodni. Pokażemy, przedstawimy publicznie naszego kandydata, to będzie mocny kandydat, przekona do siebie Gdańszczan i wygra wybory. Bez względu na to, co będzie po drugiej stronie. To by mnie najbardziej satysfakcjonowało. Za, za, ile, za ile? Myślę, że w przeciągu kilku tygodni to już powinno się stać. Aha, to, to. E, a Natomiast tam, no, ciężko powiedzieć, każdy scenariusz ma swoje plusy i minusy. No, z jednej strony scenariusz, w którym Paweł Adamowicz jest kandydatem całej opozycji, mm -hmm. czy przynajmniej Platformy, jest to takie jasne, wyraźne rozróżnienie. No i oczywiście on jest obciążony tymi zarzutami, może nawet być skazany, no chociaż prawomocnie przed wyborami raczej nie. No więc o tyle dla nas łatwiej, ale o tyle trudniej, że może, jeżeli pojawi się kandydat Platformy inny, no to ten kandydat może być taką operacją jak nowoczesna w ostatnich wyborach parlamentarnych. Czyli taka, że no już ludzie mają dosyć tej władzy, ale to im się podsuwa coś, co ma być rzekomą zmianą, a właściwie wychodzi na jedno. No, ale z drugiej strony każdy właśnie podział w obozie przeciwnika raczej nam sprzyja. To Panie pośle, to jakie atuty powinien mieć kandydat Prawa i Sprawiedliwości, żeby pokonać e, Ad, Pawła Adamowicza lub e, innego kandydata tego obozu lewicowo-liberalnego w Gdańsku? E, ja bym powiedział, że pierwszy, i to jest atut, który każdy dobry kandydat powinien mieć, to powinno mu się chcieć. Powinien mieć jakiś taki ten szósty zmysł prowadzenia kampanii wyborczej, medialności, kontaktu z ludźmi, e, dużo energii do pracy. Takiej no, samodzielnej też pracy, bo czasem nawet bardzo zacnym osobom mającym dużą pozycję życiową, czy naukową, czy w jakimś innym polu wydaje się, że oto jak staną się kandydatami na jakiś urząd, to to już jakby z racji tych dotychczasowych osiągnięć czy dokonań, to już tak właściwie samo z siebie się stanie. No, nic bardziej mylnego. W kampania to jest przede wszystkim bardzo, bardzo ciężka praca, no więc to przede wszystkim musi być ktoś zdolny i pewnie lubiący taką pracę, bo inaczej to się nie da. No tak, ale jednak jest to specyficzne, specyficzny klimat w Gdańsku, w Trójmieście, a zwłaszcza w tym Gdańsku. To jednak muszą być jakieś takie atuty, które no przekonają do siebie przynajmniej tych no, wahających się. Tak, Czyli oczywiście, co? ale jest też ogromne pole do manewru, bo jest też co najmniej połowa, jak nie ponad połowa niechodzących na wybory. No to musi być kontakt z ludźmi, bycie z ludźmi. Stawanie po stronie ludzi, pokazanie tego, że właśnie że te dotychczasowe rządy to nie były, były. Na przykład, w no, na przykład deweloperzy mieli się znakomicie, tak? swoje interesy robili świetnie. E, różne ośrodki interesu również. Okazuje się, że ku naszemu zdumieniu, ale że nawet polityka historyczna, tożsamościowa na poziomie miasta to jest coś nieoczywistego w mieście Pawła Adamowicza i że można na przykład bardzo. Czcić i przypominać historię wolnego miasta Gdańska. Z punktu widzenia polskiego nie sądzę, żeby to było coś, co nadawało się do czynienia. Tymczasem pan Paweł na przykład upamiętnia Rondograniczne, czyli miejsce, gdzie była granica między Gdańskiem a Polską, gdzie Gdańsk był czymś odrębnym wobec Polski. No albo w Muzeum II wojny światowej właściwie pomija się rotmistrza Pileckiego i kilka innych ważnych postaci dla polskiej historii. Ale ja chciałem zapytać jeszcze o dzisiejszą konferencję prasową do Gdańska przyjechał osobiście Grzegorz Schetyna. Wczoraj był, rozmawiał z Pawłowiczem Neumann, z Pawłomir Neumann. Dzisiaj była konferencja Lecha Wałęsy i Grzegorza Schetyny. No i okazuje się, że Lech Wałęsa mówi: pani Adamowicz, proszę ustąpić, dwie kadencji do domu. W ogóle jest całkiem niezłe hasło na wybory samorządowe. Jeszcze w paru innych miastach można by je zastosować. Dwie kadencje i do domu. E, no tutaj jednym z tych kandydatów jest Jarosław Wałęsa, syn Lecha Wałęsy, więc jak rozumiem, on e, no, jednak syn własny jest. Ale jego to duży mistrzu. problem dla Adamowicza, że Lech Wałęsa ja organizuje myśli, taką konferencję? Ja myślę, że tak, bo mm -hmm. przez lata Paweł Adamowicz prowadził politykę takiego niemalże bałwochwalczego kultu Lecha Wałęsa i no, czcił go na wszelkie możliwe sposoby i czynił go główną postacią. Właściwie Polski jako takie, a już Solidarności to, to oczywiście to właściwie prawie że sam Wałęsa w tej Solidarności był, nikogo innego nie było, tak można by odnieść mm -hmm. wrażenie. Y, więc dla Pawła Adamowicza jest to na pewno ogromny problem. No tak samo jak przede wszystkim to, co za tym idzie, czyli na co się zanosi, czyli brak poparcia platformowego. No i jest też, a właściwie żądanie, bo Lech Wałęsa, jak to Lech Wałęsa mówi, że żąda od, od, od wszystkich ugrupowań w, w opozycji do tego, aby z, razem pod jednym szyldem poszli do wyborów i stworzyli front e, antypisowski. Mogłoby się być może tak stać, na pewno. natomiast na pewno nie z Pawłem Adamowiczem jako liderem, bo chociażby e, szef, e, szefową e, nowoczesnej jest pani Ewa Lider zresztą, no men o men, e, która swój start do polityki w ogóle zanim została posłem, była kandydatem ruchów miejskich. Bardzo sceptycznym, bardzo krytycznym na prezydenta Gdańska wobec Pawła Adamowicza. Więc gdyby go teraz miała poprzeć, to właściwie przekreśliłaby samą siebie, całą swoją historię swojego życia, można powiedzieć. Więc z Adamowiczem na czele to jest niemożliwe. Inna sprawa, że ja za bardzo też nie chcę, żebyśmy my po stronie Prawa i Sprawiedliwości jakoś w sposób. Nadmierny analizowali tą sytuację. W sensie upatrywali swojej szansy w tym, co się dzieje po drugiej stronie. My swoją ale szansę trochę musimy, tak w polityce jest, panie nie po, no, My swoją szansę na... musimy zbudować po swojej stronie. My musimy być silni, musimy docierać do ludzi. E, musimy mieć dobrych kandydatów ale też się program. troszkę podstawia nogę przeciwnikowi. No, a, tak przeci a przeciwnik już niech sobie nogę podstawi sam, na co teraz właśnie powoli ku temu idzie, więc to tylko się cieszy. No to akurat w tym przypadku tak jest, że sobie panowie nawzajem te nogi podstawiają. Mm, y Ucieszyła Pana ta deklaracja, że Lech Wałęsa mówi, że jest zwolennikiem tego, aby dwie kadencje i koniec. Znaczy, pan Lech Wałęsa generalnie bardzo często różne rzeczy mówi, one są wzajemnie sprzeczne, więc tu nie przywiązywałbym dużej wagi do tej deklaracji, ale tak, no zgadzam się. Ja od zawsze byłem zwolennikiem takiego ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów. Mają po prostu ogromną władzę w skali samorządu nieporównywalną z jakąkolwiek władzą w państwie. To było tak, jakby w państwie był urząd, który łączyłby w sobie uprawnienia prezydenta, premiera, wszystkich ministrów i jeszcze paru innych instytucji. Yy, więc i tak jest na świecie, że jak jest bardzo silna, jednoosobowa władza wykonawcza z wyboru, to ma ograniczoną liczbę kadencji. Z tym, że oczywiście, kiedy my to wprowadzaliśmy, to opozycja krzyczała, że to jest no, nie tylko niesłuszne, ale wręcz niezgodne z konstytucją jest to łamanie praworządności, prawa i praw człowieka nieomalże. Tymczasem, proszę, nawet Lech Wałęsa mówi, że to dobre rozwiązanie. To chyba panu cieszyło. Tak, choć tak jak mówię, akurat obserwując aktywność publiczną Lecha Wałęsy, nie można wykluczyć, że za tydzień powie coś odwrotnego. Tak, ale właśnie wczoraj się, dokonał się wybór nowego szefa Krajowego Biura Wyborczego, została szefem tej instytucji pani Magdalena Pietrzak. Czego pan oczekuje od nowego szefa biura? No, trudne zadanie przed nową szefową biura, Krajowego Biura Wyborczego, bo musi przygotować pierwsze wybory po zmianie prawa wyborczego. No zawsze zmiana y, rodzi ze sobą szereg komplikacji. Przez ten okres przejściowy trzeba y, administrację wyborczą y, przeprowadzić, sprawnie to wszystko zorganizować. Ja jestem przekonany, ja miałem okazję bardzo pobieżnie, ale y, panią minister już, bo tak się powinno tytułować, szefa Krajowego Biura Wyborczego, po poznać w toku prac nad... Zmianą ordynacji wyborczej i jestem jak najlepszych, jak najlepszych nadziei czy jak najlepszych przewidywań. Myślę, że sobie z tym znakomicie poradzi. Z tego co wiem, ma też doświadczenie w samorządach. To szczególnie istotne w obliczu zbliżających się wyborów samorządowych. A nie czuje pan dysko, dyskomfortu, że to jest osoba e, no, powiązana z prawem sprawiedliwością? Ale właśnie nie jest powiązane, znaczy spełnia wszystkie kryteria formalne, a wśród nich było też nieprowadzenie działalności politycznej, czy nieprzynależność do partii no nie politycznej. Nie każdy, kto ma legitymację partyjną, nie, no się musi za... być powiązany z partią, bo no. można nie mieć legitymacji, a można być powiązany. To powiązanie głównie polega na tym, że teraz pełniła wysoką funkcję w administracji rządowej, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No więc oczywiście, jeżeli odrzucimy taką oto tezę, że szefem Krajowego Biura Wyborczego może być tylko ktoś, kto... Całe życie pracował w Krajowym Biurze Wyborczym, że to tak się ma zakisić we własnym sensie. No nie, takiej tezy nikt nie stawia. E, no to jeżeli ktoś ma przyjść z zewnątrz, e, no to skąd miałby przyjść? Z jakim doświadczeniem? No ja bym powiedział, że właśnie z doświadczeniem w najważniejszych urzędach państwowych, w administracji rządowej lub innych naczelnych urzędach państwa. Ale ta Pani awansowała właśnie na takie wysokie stanowiska e, już za nowej ekipy rządzącej, za rządów Prawa i Sprawiedliwości, więc stąd to jest pytanie o, o właśnie taką nie, nie, niezależność, obiektywizm. Nie mam żadnych przesłanek, żeby zarzucać nowej pani, mhm. sze, pani minister, szefowej Krajowego Biura Wyborczego, jakiś brak obiektywizmu gdyby się taki w działaniach, nie daj Boże, miał pojawić, no to wtedy można takie działania krytykować, a wręcz należy. Natomiast no, trudno z góry jakby skreślać człowieka, tylko dlatego, że miał nieszczęście pracować w kancelarii prezesa myślę, Rady Ministrów. że jest sporo osób, które nie pracują, nie awansowały w ostatnim czasie na tak wysokie stanowiska za tej władzy, nie wiem, czy w, na uczelniach, czy w innych e, instytucjach, czy chociażby w instytucjach samorządowych, które mogłyby świetnie temu podołać. A akurat minister e, przedstawił trzy kandydatury. Minister Spraw Wewnętrznych, w administracji przedstawił trzy kandydatury, no i wszystkie trzy były w jakiś tam sposób powiązane z władzą obecną. Być może by się takie kandydatury znalazły. Pan minister, to jego prerogatywa przedstawił akurat te. Ja zwracam uwagę też, że w wielu krajach o znacznie dłuższej tradycji demokracji współczesnej. Bo w ogóle tradycja demokracji to w Polsce jest najdłuższa, ale w tej takiej współczesnej, bez doświadczenia komunizmu, na przykład w Niemczech, na przykład we Francji, w ogóle nie ma czegoś takiego jak Państwa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze. A organizacją wyborów zajmuje się minister spraw wewnętrznych bezpośrednio przez swoich urzędników. I nikt tam nie mówi, że to jakoś demokracji zagraża. A tutaj ma zagrażać to, że w sposób niezwykle pośredni ktoś tam się, powiedzmy, otarł o administrację rządową akurat za tego rządu, a nie innego. Panie pośle, i teraz kolejny etap jakby zmian związanych z nowym prawem wyborczym a odnośnie przygotowania wyborów samorządowych, mianowicie wybór. Komisarzy, będzie wybranych stu komisarzy, już jakby pewien etap został zakończony. 550 zostało, kandydatów się zgłosiło, teraz będą tylko mogli się zgłaszać sędziowie. Jak ważna jest instytucja komisarza wyborczego? No już teraz jest ważna, a z czasem będzie coraz ważniejsza, ponieważ ideą tej reformy prawa wyborczego, aczkolwiek to jest rozłożone w czasie, i nie wszystkie te rozwiązania wejdą od, od razu od najbliższych wyborów, jest przeniesienie tej strony organizacyjnej, technicznej wyborów z samorządów do niezależnej, bezpartyjnej, państwowej administracji wyborczej. Bo to do tej pory te czynności bardzo często podejmowali wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, czy na przykład rady gmin dzieliły na okręgi. No i to właśnie rodziło podejrzenie stronniczości, no bo wójt przecież może być członkiem partii takiej czy innej, nie wiem, PSL-u, Platformy, PIS-u. i to on i pracujący bezpośrednio służbowo mu podlegli urzędnicy organizowali wybory, łącznie nawet z drukiem kart i zdarzały się niestety w ostatnich wyborach takie przypadki, że na przykład na gminie znajdywały się karty, w których w tej książeczce brakowało kartki z tym czy z innym komitetem, chociażby. Teraz docelowo ma to być tak, że to Państwowy Komisarz Wyborczy z zakazem przynależności do partii politycznych, z zakazem oczywiście prowadzenia działalności politycznej, o startowaniu w wyborach nie mówiąc. I podlegli mu urzędnicy wyborczy będą tą stronę techniczną, organizacyjną przeprowadzać częściowo już od najbliższych wyborów, a w całości w kolejnych wyborach. Panie pośle, co będzie elementem charakterystycznym? Tych zbliżających się wyborów samorządowych, no bo one już właściwie za dziewięć miesięcy. Wydaje mi się, że taka najbardziej odczuwalna zmiana, mówię, w. Od strony ordynacji wyborczej, bo oczywiście elementem charakterystycznym będzie walka o zwycięstwo największych no to formacji. No to każdy tak tak by... Ale tym my się tak, wbrew pozorom nie będzie. To taka bezpośrednio z punktu hmm. widzenia wyborcy jakaś super rewolucyjna zmiana. Choć na przykład możliwość sprawdzenia w internecie jak przebiega głosowanie w tym czy innym lokalu wyborczym, no to będzie taka bezpośrednio odczuwalna zmiana. Dotknie ona taka najbardziej w organizacji to gmin powyżej 20 tysięcy, gdzie przywracamy ordynację proporcjonalną po naszym zdaniem nieudanej, nieudanym eksperymencie z jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Ograniczenie kadencji liczymy, że tak powiem, do przodu, czyli to dopiero ta kadencja, na którą teraz będą wójtowie burmistrzowie wybrani, to będzie ta pierwsza. Kadencja będzie zresztą wydłużona do pięciu lat wszystkich władz samorządowych, no ale to też w chwili wyborów nie będzie aż tak, aż tak odczuwalne. Ale, on, kadencja będzie już w po tych wyborach wydłużone, czy dopiero za dwie kadencje? No, władze wybrane w tych wyborach teraz najbliższych będą już wybierane na pięcioletnią kadencję. Panie pośle, właśnie jeszcze a propos tego yy, y, liczenia, liczenia głosów. Poprzednio był w ostatnich wyborach 2014 był wielki problem. No, skończyło się to skandalem tak naprawdę yy, i bardzo poważnymi podejrzeniami o, o fałszerstwo. Pana zdaniem... Jest stuprocentowa pewność, że podczas tych wyborów nie będzie problemów z systemem komputerowym, z liczeniem głosów i poznamy wyniki sprawnie szybko i na czas. Stare amerykańskie powiedzenie mówi, że pewna w życiu to jest tylko śmierć i podatki, więc Aha. oczywiście stuprocentowej pewności nigdy nie mamy, ale wprowadziliśmy szereg rozwiązań, które powinny temu sprzyjać zarówno takich technicznych w prawie wyborczym, które na przykład bardzo. Powinny zmniejszyć liczbę głosów, które są kwalifikowane jako nieważne, mimo że intencja wyborcy, sposób w jaki zaznaczył na karcie, jest jasny. To jest wreszcie kwestia tych podwójnych, co też była wielka afera komisji wyborczych, jednej do pilnowania, przebiegu głosowania, drugiej do A to liczenia. To jest bardzo dobre rozwiązanie życzę. Będą świeży wypoczęci ludzie. Oczywiście też z wszystkich komitetów wyborczych, którzy zabiorą się za to liczenie. System, system komputerowy jest pewnym znakiem zapytania. No tak, z tych komunikatów, które pan przewodniczący Hermeliński i ustępująca już szefowa KBW dawali, znaczyłoby, że został on przygotowany w absurdalny sposób, znaczy nie, nie jest w stanie ten system obsłużyć na przykład zmiany okręgów wyborczych, co działo się przy każdych wyborach, bo przed każdymi wyborami tu i ówdzie Rada Gminy mogła się zebrać i czyniła to i zmieniała okręgi, więc. Ciężko wierzyć, że system Zobaczcie, został To też jest nie wobec tej możliwości. ustawy, którą między innymi pan przygotowywał, że no Prawo i Sprawiedliwość chce manipulować wynikami wyborów, zmieniając okręgi wyborcze. Kto te okręgi będzie teraz zmieniał? W najbliższych wyborach nic tutaj nie ulega zmianie. No, hmm. Poza tym, że tam, gdzie były jednomandatowe, a są proporcjonalne, to będzie trzeba stworzyć te okręgi będą to czyniły tak jak do tej pory Rady. No od odpowiedniego szczebla rada. Sejmik województwa do, do województwa, tak. rada powiatu do powiatu, co swoją drogą nie jest dobrym rozwiązaniem, bo przecież później ci sami radni, co to uchwalają, kandydują w tych okręgach. No to jakby To jest naturalne, to nikt nie zrobi sobie tych okręgów tak, żeby sobie zaszkodzić, a raczej tak, żeby sobie pomóc. Docelowo mają to czynić komisarze wyborcze, ale ponieważ no, pojawiło się taki wielki zarzut, to mimo, że tych komisarzy wyborczych będzie powołać przecież PKW w dotychczasowym składzie, to jednak zdecydowaliśmy się na dodatkowe wakacje o legis i że to uregulowanie wejdzie od następnych wyborów, a w tych wyborach jeszcze to na do rady będą te... Okręgi określać. No i ostatecznie też odstąpiliśmy od zmiany wielkości okręgów, a, choć moim zdaniem raczej by się przydały. Pana mniejszy. zdaniem sporo będzie prezydentów, burmistrzów i wójtów, którzy kampanię wyborczą będą mogli prowadzić z krat? Kilkoro może takich być, chociaż zakrat szczerze mówiąc, to nie bardzo można, bo ktoś, tu kto jest skazany prawomocnym wyrokiem traci prawo bo, wyborcze. No areszcie, myślę o aresztach aresz wyborczych, no bo do skazania to jeszcze długa droga. W areszcie jeszcze można. No, kilkoro samorządowców ma z tym problem. Teraz Starnobrzegu, taka no, bardzo oczywista sprawa, bo złapany razem z łapówką w gabinecie, zdaje się, prezydent. No, pan Paweł Adamowicz, o którym mówiliśmy, no nie wiem, znaczy naprawdę jestem godny podziwu komuś, kto daje wiarę tłumaczeniu, że. Dziesiątki, jak nie setki tysięcy złotych mu się wzięły stąd, że to dziadkowie i pradziadkowie. A para zdaniem w, kopertach w najbliższym czasie wnioską. będzie wzmożona aktywność służb specjalnych w związku z różnymi nieprawidłowościami, jeśli chodzi o samorządy. No, wzmożona aktywność służb specjalnych ma miejsce mniej więcej od, 2000, od końcówki 2015 roku, kiedy to został zdjęty parasol polityczny, który Ale służby tak się koncentrują, a to na mafiach palewowych, a to tam na, na narkotykach, no a teraz może przyjdzie czas na samorządowców. Tego nie wiem, bo nie jestem w służbach i, i nigdy nie byłem i w ogóle się nimi przesadnie nie interesowałem, z nadzieją na wzajemność. Natomiast, y, natomiast służby po prostu działają. No, jedne śledztwa się kończą, inne trwają. Jak się kończy, są postawione zarzuty, są aresztowania, no to o tym słyszymy. Y, I różne sprawy dotyczące samorządowców y, się toczyły i będą się toczyć, tego parasola nie ma. I ba, powiem więcej, nawet i samorządowcy z Prawa i Sprawiedliwości też absolutnie, jeżeli cokolwiek nicnego by uczynili, to... Pod lupą służb przyznacznie. Oj to, to już szczególnie samorządowcy Prawa Sprawiedliwości muszą czuć się na baczności. Panie Pośle, bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę, obszernie. za wizytę w studiu. Naszym gościem w tym wydaniu polskiego punktu widzenia był poseł Marcin Chorała. Um, dziękuję pięknie. Dobra. Noc. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na polski punkt widzenia już jutro, 21.40, początek naszego programu. Teraz życzę wszystkim dobrej, spokojnej nocy z Panem Bogiem.